do punktu 11 porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Bielsk Podlaskim. Ja poinformuję Państwa, jak i za pośrednictwem środków przekazu mieszkańców, że chodzi o nadanie nazwy ulicy Eugeniusza Berezowca drodze wewnętrznej położonej w zachodniej części miasta Bielsk Podlaski, biegnącej od ulicy 11 listopada w kierunku południowym, łącząc się z ulicą Brańską, zlokalizowanej na gruntach gminnych oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie 003 numerami 232/3, 232/10, 234/5, 165/1, 165/5, 231/4, 265/11, 227/5, 227/7, 231/6, 232/11, 232/13, 229/4. Państwu radnym dostarczona jest też mapka tego terenu. Chcę poinformować, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Do dyskusji zgłosił się pan Piotr Wawulski. Proszę bardzo, udzielam głosu, panie radny. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. 27 października złożyliśmy ten wniosek. Byłem inicjatorem tego wniosku. Pod tym wnioskiem się podpisało bodajże 9 czy 8 też radnych. Ten wniosek nie znalazł się w agendzie na sesję listopadową. Wtedy mówiliście państwo, że nie może się znaleźć. Ja specjalnie złożyliśmy ten wniosek po sesji, żeby to przeszło całą procedurę, komisję. No nie znalazł się to nawet, nie rozpoczęta została procedura z tego względu, że został inny wniosek procedowany na wniosek Izby Handlowej nazwy ulicy Przedsiębiorców. Okej, nie rozumiałem tego, że nie można dwóch procedować, no ale taka była decyzja. Ale ja nie o tym. Na tej sesji listopadowej próbowaliście Państwo zdyskredytować nasz wniosek, używając osoby w postaci przewodniczącego Rady Nadzorczej Unii BPS-a, pana Jana Mikołuszko. Że on był inicjatorem tamtego wniosku, że jest, że bardzo zależy mu na tej ulicy. Na nazwie na tej ulicy Przedsiębiorców. Ja mam takie pytanie do tych, co mówili i używali nazwiska. Czy ktoś się z państwa spotkał z panem przewodniczącym, skonsultował to z czy on był pomysłodawcą tego, czy był przeciwnikiem nazwy ulicy Berezowca? Myślę, że nie. Ta cisza dużo mówi. Ja się spotkałem, porozmawialiśmy. Upoważnił mnie pan przewodniczący do tego, żeby zabrać w jego imieniu głos. I powiem tak, powiedział mi, że najmniejszym palcem w bucie by nie kiwnął, żeby zagłosować albo być inicjatorem coś przeciwko byłemu burmistrzowi Eugeniuszowi Berezowcowi. I był oburzony tym, że jego nazwisko pada w haniebny sposób, żeby zdyskredytować wniosek, żeby przeforsować, bo moje to mojsze, a wasze to złe. Nie tak to powinno się odbywać. Zostałem upoważniony przez pana przewodniczącego, zabrałem głos. Także myślę, że te osoby, które... Ja nie będę wymieniał z nazwiska te osoby, bo to one wiedzą, kto się wypowiadał. Myślę, że teraz powinny troszeczkę puknąć się i się zastanowić następnym razem, czy zabierać głos, bo osoba honorowa obywatel miasta to zobowiązuje i używanie osoby tej do dyskredytowania, do gierek takich politycznych jest naprawdę poniżej jakiejkolwiek krytyki. Panie burmistrzu, jesteśmy przed głosowaniem. Myślę, że głosowanie powinno być oczywiste i ten wniosek uzyska wymaganą większość. Chciałbym tylko, żeby, bo myślę, że państwo nie wpadniecie na taki pomysł, także ja bym prosił o to, żeby jak będziecie państwo już po uchwaleniu tej, po uchwale tej, żebyście państwo zaprosili też najbliższą rodzinę wnioskodawców i uroczyście uhonorowali po 10 latach śmierci pana byłego burmistrza. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, ale przepraszam panie kolego, proszę powiedzieć, o jakim przewodniczącym pan mówił? Przewodniczącym Rady Nadzorczej Unii BPS-a. A, jasne. Spokojnie panie przewodniczący, ale życzę powodzenia, może niedługo i pan będzie. A ja myślałem, że już sklerozę mam tak zaawansowaną.
Przepraszam za pytanie, ale woli jasności. Dobrze, proszę Państwa, do dyskusji zgłosił się Pan Burmistrz Jarosław Borowski. Proszę bardzo, udzielam głosu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, no nie mam ze sobą protokołu z tej sesji, ale wydaje mi się, że to mówił prezes Izby Przemysłowo-Handlowej o tym, że taka inicjatywa była. No, jego dzisiaj z nami nie ma, więc nie może się do tego wszystkiego odnieść. Mogę się mylić, bo tak jak powiedziałem, nie mam tutaj protokołu, ale wydaje mi się, że wtedy na tym łączeniu z jego wypowiedzi to padło. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie ma chętnych, a więc zamykam dyskusję i projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk za i podnieść rękę. Kto jest przeciw, proszę przycisnąć przycisk przeciw i podnieść rękę. Kto się wstrzymuje, proszę przycisnąć przycisk wstrzymuje się i podnieść rękę. Informuję, że w głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała od głosowania i uchwała została podjęta.